Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. Nieczęsto jest okazja, że właśnie podczas Dnia Miłości akurat nasza mamusia szuka miłości, ale dzisiaj tak jest. I dzisiaj będziemy szukać miłości w ramionach wyjątkowego Sima, bo Sima stworzonego przez jednego z Was, a więc dzisiaj to jest ten pierwszy wspaniały dzień. Za chwilę Wam pokażę, kto jako pierwszy zostanie właśnie tutaj dawcą nasienia, a więc kolejnym tatusiem w tej serii. Ale chciałam coś tutaj pokazać Wam, gdy tak sobie klikałam na różne tutaj obiekty, żeby sprawdzić, wiecie, czy głos jest i w ogóle takie sprawy przed nagraniem, to kliknęłam na skrzynkę i pojawiło mi się coś takiego. Wyślij podrobiony list informujący o zerwaniu. Pewnie możesz dać się porwać romantycznemu nastrojowi i świętować jak wszyscy. Ale czy nie zabawniej byłoby zepsuć miłosną sielankę komuś innemu, wysyłając podrobiony list informujący o zerwaniu? Może udać się w ten sposób doprowadzić do poważnego kryzysu, a nawet do prawdziwego zerwania. Oby tylko skłócona para nigdy nie dowiedziała się, że to twoja sprawka. Nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwość właśnie w trakcie Dnia Miłości, tak jakoś przypadkiem się dowiedziałam i chciałam Wam o tym powiedzieć, Wam to pokazać, że można wysłać podrobiony list informujący o zerwaniu. Ciekawa sprawa, mówię, przypadkiem się o tym dowiedziałam, więc przypadkiem Wam też pokazuję. I otwórzmy sobie galerię, gdyż Wam pokażę, kogo do tego domu wprowadziłam, a wprowadziłam tam właśnie tego Sima, pana Emila Bociana i on właśnie dzisiaj zostanie naszym tatusiem, a więc pan Emil. Gratuluję, jesteś pan naszym tutaj pierwszym tatusiem i gratuluję Andrzejowi za stworzenie tego Sima i wybranie go. Dlaczego akurat właśnie wybrałam pana Bociana? No bo jako jedyny tutaj powiedzmy nie był, powiedziałabym z zawartością, której nie posiadam. A tutaj jeszcze mamy pana Britton. On jest seniorem, czy on jest po prostu taki siwy? A nie, on jest po prostu taki siwy. Już myślałam, że pan Britton jest właśnie siwy i jest przez to stary, ale nie. Jednak jest on młodym dorosłym, więc na pewno będzie ciekawym tatusiem, więc może jako kolejnego właśnie go wybiorę. Wiadomo, tych panów również wybiorę, z czasem również. Tylko że tutaj może być taka sprawa, że oni w grze mogą mieć troszeczkę inne ubrania, albo troszeczkę inne fryzury niż tutaj są pokazywane w galerii, bo nie posiadam niektórych tam rzeczy, które oni mają na sobie, na przykład dla tego pana nie posiadam coś z kręglami związanego, dlatego również, a dla tego pana czegoś nie posiadam z stylu dawnych lat, więc tutaj czegoś tam nie posiadam, ale wiadomo, oni też w grze w końcu zagoszczą, więc teraz chodźmy poznać pana Emila, rozkochajmy go w sobie i może pójdźmy z nim na randkę. Tutaj jest randka, jest, umów się na randkę. Bycie w romantycznym związku, proszę. Wręcz kwiaty oraz romantyczny nastrój, proszę bardzo. I mamy tutaj już pana Emila. Pana Emila wprowadziłam do domu razem z panem Daiichi Shimizu, który już mieszkał w tym domu. Stwierdziłam, że niech sam nie mieszka, wprowadzimy go gdzieś do kogoś, kto już tam właśnie ma jakiś dom, więc tutaj jeszcze zdjątko do drzewa genealogicznego. A propos, drzewo genealogiczne jest aktualne, jej udało mi się w niedzielę je uaktualnić, więc jest już aktualne. Oczywiście po tym odcinku będzie zapewne już nieaktualne, bo tutaj pewnie dzieciaki będą miały dzisiaj wszystkie urodziny, jak nam się tutaj uda, więc drzewo znowu będzie nieaktualne. Ale na razie, na stan z początku tego odcinka drzewo jest aktualne. To uprzejme zapoznanie dało Ci aż dobrego przyjaciela. Wow, Jagoda, no proszę. W takim razie przechodzimy prosto do romantycznych rzeczy. No co mamy tutaj robić? Jakieś przyjazne, jak Ty już się z nim przyjaźnisz, więc jak najbardziej tutaj teraz jakieś pochwal wygląd, jakieś tutaj właśnie flirty. W związku na pewno z nikim nie jest, bo wiadomo, dopiero go wprowadziłam. Myślę, że moglibyśmy spróbować gadkę na podryw może? Może spróbujmy gadkę na podryw, proszę bardzo. Nie musisz z nim żartować, kochana. Czy mu się spodoba gadka na podryw? Widzę, że mu się spodobała. Nie mamy tutaj flirciarskiej atmosfery, chciałam powiedzieć, ale już się zrobiliśmy flirciarscy, więc jak najbardziej. W takim razie możemy mu również wręczyć róże i będziemy mieli wręczanie kwiatów tutaj zaliczone, proszę bardzo, wręcz róże, proszę, proszę. Jagoda Nie wypinaj się do Emila plecami, proszę cię. A chciałam ich od przodu wziąć, a tutaj sobie postanowili usiąść na kanapie, proszę bardzo. Jeszcze uwodzicielska poza, proszę, proszę, o pan Shimizu jest smutny. I postanowił nas pan Daiichi tutaj oglądać. Oj, proszę bardzo, wręczanie róży również mamy zaliczone, no i bardzo dobrze. Czy możemy pana na przykład już pocałować, czy coś? Bo chciałabym pana pocałować i zaprosić na randkę do nas, do domu. Gdzie tu może być? Pierwszy pocałunek jest? Nie ma. Ucałuj dłonie w takim razie, proszę bardzo. Był pierwszy pocałunek. Widziałam pierwszy pocałunek, proszę bardzo, jest. Pierwszy pocałunek. Niełatwo jest rozpoznać, gdy jest święto, bo wszystko ma te świąteczne tutaj ikonki przy sobie, więc to mi zasłoniło te serduszko od pierwszego pocałunku, ale jest. Mamy pierwszy pocałunek. W tym momencie nawet moglibyśmy z nim już bara, nie musielibyśmy z nim na żadną randkę iść, ale wiadomo, żeby sobie Jagoda wypełniła tutaj jak najbardziej swoje święto miłości, więc jak najbardziej tutaj pójdziemy z nim na randkę. O właśnie, zaproś na randkę, proszę bardzo, więc zróbmy tę interakcję. Zaprosimy go do nas na randkę, bo wiadomo, za chwilę dzieciaki będą wracać ze szkoły i te sprawy, więc trzeba ich tutaj ładnie przywitać w domu i zająć się w ogóle naszymi dziećmi, więc jak najbardziej randka będzie domowa, ale będzie, miejmy nadzieję, udana. I jesteśmy już u nas, więc jak najbardziej może sobie z nim gdzieś tutaj usiądziemy, więc jak najbardziej usiądź razem, proszę, proszę. Jak tam Henryk? Tutaj sobie stoisz. Jakie tu umiejętności potrzebujesz? Nic, ty już wszystko masz, super, fajnie, więc w takim razie się tylko przebierz w strój codzienny. Tu jakieś śmieci leżą, to je sobie tutaj włożymy do kosza, żeby nie było. No to co, to może się w takim razie, nie wiem, lalkami pobawić czy coś, a mamusia w tym czasie na pewno sobie troszeczkę porandkuje ze swoją sympatią tutaj, z panem Emilem, proszę bardzo. Niech nam to już właśnie powoli idą do domu. Proszę bardzo, siadaj i flirtuj z nim na siedząco. Możesz zrobić uwodzicielską pozę, proszę bardzo, na przykład. Możesz go spróbować pocałować. Rozbawieni się nie będziemy stawać. Nie, myślę, że nie. Myślę, że sobie tutaj to jak najbardziej podarujemy. Flirtuj, proszę bardzo. Jeszcze z nim, czyż poflirtowałaś? To może szepcz słodkie słóweczka, bo jak już tak blisko siebie siedzicie. Flirtuj będąc w nastroju do flirtowania. To może ucałujemy mu dłonie, proszę bardzo, jak już jesteśmy. Niemowlaki coś potrzebują. To szybko tylko jeszcze jakąś tutaj interakcję z nim. Na przykład obejmij, póki jesteśmy oboje flirciarscy, a więc proszę bardzo. Żeby nam się zaliczyło to flirtowanie w nastroju do flirtowania. Pocałunek z pasją, dobra, okej. Póki jeszcze jesteśmy tutaj, mówię, w tym nastroju, gdzie jest pocałunek z pasją. Nie ma pocałunku z pasją, halo. Halo. Dobra, to w takim razie jak nie ma pocałunku z pasją, to zapraszam do niemowlaków. Tutaj widzę brudna pielucha, proszę bardzo, więc jak najbardziej. Co to jest? Żadnego całowania pod jemiałą. Proszę tutaj do dzieciaków. Chodź, Jagoda, proszę bardzo. Tutaj duch słabnie. Proszę bardzo, tu jest ok. Tu nie wiem, co jest nie tak, więc zrobimy super skuteczną opiekę. Halo, pani. Pani się proszę nie pchać do dzieciaków. Zatrzymaj kwiaty dla siebie, Lucy. Panie, proszę podejść tutaj. Proszę bardzo. Podejdziesz pan. No, my musimy tutaj zrobić super skuteczną opiekę nad córką, a się pchasz, randka. Naprawdę, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Młody, ty się tam miałeś chyba bawić, co nie? A więc proszę się ładnie bawić lalkami. Mama wie, co robi, kochanie. Dobra, jak tam super skuteczna opieka? Halo? No, super skuteczna opieka nam ładnie zadziałała. Teraz chciałybyśmy tutaj ten pocałunek z pasją. Nie widzę nigdzie pocałunku z pasją. To może zwykły pocałunek, proszę bardzo. Chciałabym już, wiecie, randkę zrobić, wiecie, na 100%, na złoto, więc musimy ten pocałunek z pasją znaleźć. Musi nam się pokazać, odblokować. pocałunek z pasją. Proszę bardzo, mamy. A więc czasami warto zrobić jakąś jedną interakcję. Jakieś inne się nam wtedy pokazują. Stwórz dekoracje, proszę bardzo. Nawet nie patrzę, co oni mają w tej szkole za wydarzenia. Możecie zawsze sobie przeczytać sobie, jakie zastopować, przeczytać, co tu było, co tutaj im się pojawiło, więc tutaj to są specjalne rzeczy związane właśnie z Dniem Miłości. To były specjalne wydarzenia. One się co jakiś czas, wiadomo, powtarzają, więc tutaj jak kogoś to interesuje, jak mało gra dziećmi czy nastolatkami, to spokojnie można zatrzymać i przeczytać, co tam się z dzieciakami podczas Dnia Miłości dzisiaj działa, więc pewnie jakieś miłostki na pewno tutaj między dzieciakami były. Więc tutaj jak na pewno coś ciekawego tam się w szkole wydarzało. No dobrze, widzę, że dzisiaj mamy dosyć fajny, słoneczny dzień, no ale też powoli mamy już koniec wiosny, więc to wiadomo, za chwilę będziemy mieli już lato i będzie ciekawie. A ja się znowu tutaj nie dałam na masaż, a więc o, jest poprawa ocen, wspaniale. Więc nie wiem, czy będziemy znowu mieli bliźnięta, czy nie, ale to już mniej ważne, bo teraz mamy jedne bliźnięta, więc w następnej ciąży, jak nie będzie bliźniąt, to się absolutnie nic nie stanie. Dobra, ty potrzebujesz, widzę, zabawy i to bardzo mocno, więc jak najbardziej możesz przyjść na komputer sobie pograć. Ty, widzę, troszeczkę mniej, więc na przykład możesz sobie tutaj pograć w grę wideo, tylko chciałam sobie, żebyś pograła sama w jakąś grę wideo, więc jak najbardziej. A, i ty jesteś smutna, bo tam był jakiś świąteczny niewypał w szkole, okej. Jak tam młody Henryk? Henryk, halo, proszę się bawić lalkami ładnie, co? Jeśli chodzi o niemowlaki, to chyba dzisiaj mają urodziny. Tak, a więc dzisiaj za chwilę będziemy mogli im tutaj zrobić te urodzinki. Jeszcze tylko się dowiemy, czy jesteśmy w ciąży, czy nie. I co? I jak tam z tą ciążą? Halo, Jagoda? Jest! Jemy za dwoje, a więc pan Emil się postarał. I mamy dzieciątko. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Jeśli chodzi o postarzenie simów, to wydaje mi się, że może zaczniemy tak samo jak ostatnio, czyli od najmłodszych. Więc wydaje mi się, że to będzie dobry tor. Tu jest 6 w szkole i jest odpowiedzialność. Tak, jest odpowiedzialność. Tutaj nasza Lucy też ma 6 w szkole, więc spokojnie możemy postarzać. Tutaj nasz młody też ma wszystkie umiejętności na 3, więc jak najbardziej też można go postarzyć. Dobra, młody, możesz powoli iść tutaj w tę stronę. Aha, ty idziesz powiedzieć Emilowi, że jesteś w ciąży, niech się dowie. Później możesz się też przebrać. I tutaj chyba młoda potrzebuje chyba jedzenia. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc możemy też do niej przyjść. I to jest mała Lukrecja. O właśnie, mała Lukrecja potrzebuje jedzenia. Mały Henryk, co ty mógłbyś chwilowo porobić? Nie wiem, na przykład z misiem się pobawić. Proszę bardzo, chwilę. Proszę bardzo, porozmawiaj. Proszę bardzo. Jak tam zabawa? Idzie ładnie w górę. U ciebie też już jest ładnie. Ładnie wysoko. A więc to najważniejsze. Myślę, że mógłbyś na przykład pójść się wykąpać. Lucy również ładnie już dosyć ładnie ta zabawa, więc również mogłaby siku i te sprawy zrobić. Maleństwo już też widzę ładnie ogarnięte, więc super. A ty się tam bawisz chwilowo z misiem, za chwilę też cię będziemy postarzać, jeśli mam ciasto. W ogóle musimy sprawdzić, czy mam ciasto, czy nie w lodówce. Czy są wszystkie? Nie. Mamy jakieś ciasto, więc super. Są już na nim? Nie, nie ma już na nim świeczek. Ok, dobra, to wyjmiemy jeszcze jakąś zupę dyniową. W takim razie, młody, jak wyjdziesz z łazienki, to możesz dodać tam świeczki urodzinowe, by nikt nam tego absolutnie nie ruszał. Później możesz sobie wziąć porcję zupy. Lucy później też może wziąć porcję zupy. Ty jesteś głodny? Nie jesteś głodny, ale też mógłbyś na przykład w tę stronę powoli pójść, bo za chwilę będziemy cię postarzać. Dobra. W takim razie możemy rozpocząć postarzanie od oczywiście Wisławy, bo ona jest dzieckiem numer 40, więc jak najbardziej najpierw od niej zaczynamy, więc postarz. Za chwilę po niej postarzymy Lukrecję, później Henryka, Lucy oraz na samym końcu Homera. Wiadomo, po odcinku wiadomo, wszystkich tutaj ładnie oczywiście poprzebieram, żeby tutaj ładnie nam wyglądali. Przypominam, że Wisława oraz Lukrecja są córkami Simona, Silwestrona, więc one oczywiście są a przynajmniej powinny być czarodziejkami, a więc tutaj powinny mieć te geny magiczne, tak samo jak Lucy, a więc dziewczyny właśnie powinny być właśnie magiczne. O, powiedziałabym, z ostatnich dzieci to w sumie dziewczyny są magiczne, bo są właśnie córkami czarodziei. I Wisława dostanie cechę żywe srebro. O, proszę bardzo. Mamy nasze małe żywe srebro. Proszę bardzo, Wisława. Połóżmy ją. Jeśli chodzi o wygląd, to wydaje mi się, że może być dosyć podobna do matki, bo ma chyba kolor oczu po matce oraz kolor włosów po matce. Jestem ciekawa, jak do niej będzie podobna Lukrecja, czy będzie bardzo podobna, czy może mało podobna. Jestem ciekawa, czy będą one tak zwanymi identycznymi bliźniaczkami, czy może właśnie raczej będą miały troszeczkę inny wygląd. Dobra, więc widzę, że Wisława tutaj mogłaby na przykład już pójść na przykład do misia i coś tam sobie z nim porobić. I za chwilę właśnie jej również siostra będzie postarzona. O, już widzę, że dziewczyny mają zupełnie różne kolory włosów. Okej, ale ty chyba nie masz koloru włosów po ojcu, ale wiem, dlaczego nie możesz mieć koloru włosów po ojcu, jeśli chodzi o Lukrecję. Najpierw wylosuję mi jej cechę i ona jest głuptaskiem, a więc ona nie może mieć koloru włosów po ojcu, gdyż ojciec obu dziewczynek, już widzę, że oboje są chyba, on właśnie ma taki brązowo-siwe włosy, a więc to nie jest kolor dostępny dla małych dzieci, więc tutaj Lukrecja dostała właśnie kolor, powiedziałabym, taki losowy. I myślę, że gdy tylko będzie nastolatką, bo chyba jako dziecko chyba również nie może mieć takiego koloru włosów, ale jako nastolatka powinna właśnie dostać właśnie kolor włosów po ojcu. Jeśli nic nie będę kombinowała z kolorem jej właśnie włosów, to powinna mieć jako nastolatka taki jak ojciec, więc tutaj ważna sprawa. Obie dziewczyny są tutaj czarodziejkami, mają tutaj na pewno te wątłe magiczne korzenie, proszę bardzo. Obie powinny mieć wątłe magiczne korzenie. Lucy ma chyba troszeczkę silniejsze te korzenie, o właśnie, bo ona ma te pradawne, więc chyba te najsilniejsze albo te prawie najsilniejsze korzenie magiczne ma. Więc no, przynajmniej jeden z rodziców posiadał silne magiczne korzenie lub pradawne magiczne korzenie, a więc chyba tutaj wyższego już nie ma, bo chyba są trzy etapy, są właśnie wątłe, silne i pradawna, więc chyba dziewczyny tutaj mają naprawdę Lucy ma najwyższy ten poziom właśnie tych pradawnych korzenia, więc proszę bardzo, siostry nie są identyczne, nie mam pojęcia, jaki masz kolor oczu, Lukrecja, gdyż nie mam pojęcia, bo masz okulary na sobie. Myślę, że Lukrecja mogłaby pójść do drugiego misia i tam się troszeczkę pouczyć właśnie gaworzenia i nauczyć troszeczkę komunikacji, więc obie dziewczynki mogły właśnie by się tej umiejętności dzisiaj nam ładnie na trójeczkę już nauczyć. Jak tam u Ciebie z tą kolejeczką gaworzenia, możemy ją dopełnić, zaś tutaj na pewno Jagoda za chwilę nam ładnie tutaj będzie mogła. Dobra, już położyłaś młodą, mała sobie teraz pójdzie. Będziesz mogła postarzyć nam ładnie Henryka. Widzę, że Emil się poczęstował zupą. Super. Okej, może tak być. I ja chciałam tutaj pomóż zdmuchnąć świeczki Henrykowi. Proszę bardzo, bo to już jest czas, żeby Henryk się stał dzieckiem. Nie możemy mieć w domu trójki małych dzieci, więc jak najbardziej niech to będzie właśnie tutaj dwójka. Zakończymy sobie też randeczkę, bo jest na złoto. Pan Emil jak chce, może iść do domu, nie musi tutaj dłużej siedzieć. Halo młody, co tam robisz? A, sobie rozmawiasz z Simami, dlatego mama Cię nie bierze do świeczek, a więc proszę mały Henryku przestać, mama Cię weźmie, zdmuchniesz sobie świeczki, a później Twoje starsze rodzeństwo również zdmuchnie świeczkę, więc jak najbardziej proszę, niech Cię mama bierze już ładnie do tego torcika i dmuchamy ładnie świeczuszki, o właśnie. I za chwilę Ci również wylosujemy tutaj cechę. Włączymy sobie generator cech, czy ja go włączyłam? Poczekajcie, włączyć muszę generator cech, proszę bardzo, jest włączony, ok. Więc jak najbardziej możemy sobie losować, a więc generujemy. I nam wyszła aspiracja artystyczna, o proszę, więc proszę, więc mamy artystyczną aspirację dla Henryka. I oczywiście dla niego teraz musimy jeszcze wylosować cechę. Proszę bardzo. Wrażliwy, a więc Henryk jest wrażliwy. Proszę, proszę. A twoim ojcem jest masażysta. Okej, przypomniałam sobie, więc ty masz kolor włosów po ojcu, a kolor oczu po matce chyba. Tak mi się coś wydaje, a więc mamy naszego tutaj Sima. A, jesteś mocno zmęczony i widzę głodny, więc jak najbardziej sobie weź porcję. Jagoda, nie idź po ciasto. Tutaj ładnie proszę dołóż świeczki. Teraz Lucy powinna mieć urodziny. Zresztą ty też sobie możesz wziąć porcję zupy, bo jesteś głodna. Już nie musisz tutaj pomagać postarzać właśnie dzieci. Lucy, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, Lucy, kochanie? Proszę ładnie wypowiedzieć życzonko, bo teraz ty masz urodziny. Henryk też sobie tutaj wziął jedzonko. To ja oczywiście muszę się przełączyć na nastolatki. Proszę bardzo. O, mamy. I możemy ładnie Lucy tutaj postarzać. Proszę bardzo. Homer, gdzie ty idziesz z tym jedzeniem? A nie, ty sprzątasz. Nie no, chłopie, nie sprzątaj teraz. Lucy ma urodziny. Chłopie, co ty robisz? A jeszcze gdzieś daleko z tymi teraz talerzami idziesz, no. Oj, Homer. Ach, po co żeś sprzątał te talerze, co? Po co? Po co ci to było? Dobra, ale najpierw Lucy. Tutaj losujemy aspirację i za chwilę wylosujemy jej również cechę. A więc ona jako nastolatka będzie... Dżunglowa aspiracja i się wylosowała. O, tej chyba jeszcze w tej serii nie było. Więc może wybierzemy się razem z Lucy gdzieś tutaj do Sylwadorady, razem z rodziną, na wakacje latem. Myślę, że jak najbardziej, skoro mamy tutaj tę dżunglową aspirację. Proszę, proszę, Lucy, czarodziejka, do dżungli się wybiera. Prawdziwa przygodystka, wegetarianka. Jestem ciekawa tylko, jaką dostanie drugą cechę. Romantyczka, o proszę. No, powiem wam, że tutaj... Lucy jest naprawdę ciekawą postacią, proszę, proszę. Jeśli chodzi o jej wygląd, pokaż nam się, kochanie. Pokaż się. No już nie rób takich min. Uśmiechnij się ładnie. No powiem ci, masz dużo z ojca. Naprawdę widać tutaj dużo z ojca, ale wiadomo, jeszcze sobie na początku następnego odcinka wejdziemy sobie ładnie do kasa. Wtedy wam wszystko dokładnie pokażę i będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak nam tutaj Lucy wygląda. Wiecie co, ja muszę zresztą zresetować Lucy, bo jej się tutaj reset sim. Tutaj troszeczkę zbagowała kolejeczka. O, teraz jest ok. Teraz Lucy może odejść na bok. A co ty, młoda, robisz? Masz trzecią... Nie masz trzeciego poziomu komunikacji, więc młoda... Jak najbardziej jeszcze idziesz do misiaka, tam sobie zrobić kilka interakcji. Jak Lukrecja, już kończą jej się tutaj interakcje z misiem, więc jak najbardziej również, proszę bardzo, jeszcze kolejne interakcje z misiakiem. Ty też tutaj jeszcze ze dwie ci damy. Proszę bardzo. I teraz najstarszy Homer również musi mieć tutaj wylosowane cechy. Generator mogę schować, bo młody już tylko tutaj cechy będzie miał losowane, nie będzie już miał losowanej żadnej aspiracji, więc zostało nam tylko dla niego cecha, co możemy już w grze ładnie wylosować, więc super. No i proszę bardzo, ładnie Lucy, która... Lucy, czy ty nie masz... Czy ty nie jesteś czarodziejką? Lucy, czy ja muszę iść do świata magicznego, czy albo do twojego ojca? Ciekawa sprawa, zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, wylosujemy cechę jeszcze dla Homera. I jest on ambitny, proszę bardzo. I oczywiście odpowiedzialny. Proszę, proszę, proszę. Mamy również całe mnóstwo dla niego prezentów. Czy ty nie jesteś czarodziejką? Ty masz tylko pradawne tutaj moce i korzenie. Czy my musimy zadzwonić po twojego ojca? Zaprośmy może nawet twojego ojca. Myślę, że tak będzie najlepiej. Proszę bardzo. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, bo ja naprawdę chciałabym, żebyś stała się czarodziejką. Nie wiem, czy możemy to zrobić z parceli domowej, czy musimy iść do świata magicznego. Jeśli musimy iść do świata magicznego, to pójdziemy tam w następnym odcinku, bo oczywiście będzie to sobota i będzie na to zdecydowanie więcej czasu. Henryk jest już zmęczony, sobie jeszcze weźmie parasol. Na przykład ten... Pójdzie siku i pójdzie spać, bo jest bardzo zmęczony. Lucy, jak tam u Ciebie? Nie jesteś aż taka zmęczona. Zaprosiłaś ojca. Myślę, że mogłabyś chwilowo na przykład podrabiać lekcje. Na przykład. Jeśli chodzi o dzieciaczki, to jest już 3. poziom umiejętności mówienia. Tu jest 2. dopiero, a więc młoda, Ty na przykład mogłabyś coś porobić i na przykład mogłabyś pobawić się chwilowo lalkami, proszę bardzo. A Lukrecja tutaj nie, Wisława tutaj jeszcze z misiem się tutaj tuli. Jeszcze 1 czy 2 interakcje też powinno być super. Jagoda, ja myślę, że Ty mogłabyś pomóc. O właśnie, Lucy. Już ojciec przyszedł, więc jak najbardziej mogłabyś tutaj poprosić właśnie go o coś związanego z magią. Tutaj możemy. Nie widzę nawet zakładki magicznej. Czy my musimy iść do świata magicznego? No, nie wierzę. No, proszę, proszę, nic nie ma. No, ja nie wierzę. Musimy iść, kurczę, do świata simowego i poprosić jednego z tutaj magów o udzielenie właśnie Lucy mocy. Proszę, proszę. Dobra, my sobie chwilę możemy w takim razie z DRL-em porozmawiać, jak tutaj do nas przyszedł, ale to jest naprawdę ciekawa sprawa. Naprawdę ciekawa sprawa. O, i jest 3. poziom komunikacji dla młodej. Brawo, brawo, brawo. Czy Ty jesteś zmęczony? Nie, nie bardzo, więc na przykład mógłbyś pochwalić albo poprawić humor swojej siostrze, chciałam powiedzieć. Pochwalić ją czy coś na przykład. O, i na przykład pomóc jej się tutaj pouczyć troszeczkę umiejętności, bo jeszcze młode nie są tutaj zmęczone, więc jak najbardziej mogłyby coś porobić. Czy Ty... Ja Ci powiedziałam chyba, do którego łóżka masz iść. Do tego chyba spać Ci powiedziałam, że masz iść. Więc proszę iść spać do swojego łóżka, młody, no. No, ja jestem w szoku. Nie wiedziałam, myślałam, że dzieci czarodziei z automatu są tutaj czarodziejami, a one nie. Lucy, bo przecież młode tutaj mają ikonkę właśnie, a Lucy nie ma. Lucy nie ma. A Lucy na pewno zostanie czarodziejką. Jeśli chodzi o bliźniaczki, nie jestem pewna. Przecież one są córkami wielkiego maga. Czy tego, no. Więc one jak najbardziej mogłyby być tutaj czarodziejkami. Ciekawa sprawa, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo to jest na pewno ciekawa sprawa. Dobra, podejmijmy sobie pracę dodatkową. Jeszcze tak zwanym międzyczasie. No ale tak jak mówiłam sobie, wybierzemy się do Krainy Magii raczej w następnym odcinku, więc już nie w dzisiejszym, tylko w następnym. O, ładnie sobie tutaj rozmawiacie. Opowiedz historię, może nie do końca. Ja bym chciała, żebyś tutaj pomógł uczyć kształtów Wisławę, proszę bardzo. Lukrecja, za chwilę Ciebie też pouczymy kształtów, więc się nie martw, zapraszam tutaj. Brat Cię też pouczy tutaj kształtów, a więc najpierw posadzi przy kształtach Twoją siostrę, później posadzi również i Ciebie, więc nie ma sprawy. O, nie chcę, młoda się buntuje, nie ma. Nie ma, wszystkie się uczycie ładnie. Tutaj umiejętności, brat Wam pomoże, więc jak najbardziej posadzimy Was przy klocuszkach i powinno być super. No, więc tutaj siada jedna przy klockach, druga może już kończyć tutaj zabawę. Proszę bardzo, o, i rozpoczęła się nauka przy klocuszkach. I również możemy pouczyć kształtów Lukrecję. Zapraszam Lukrecję, kochanie. Również i Ciebie do kształtów, proszę bardzo. Jak widzicie, jak dziecko jest już posadzone przy kształtach, to się może samo już kształtów uczyć, więc super sprawa. Czy wszyscy ignorują? Aha, nie, Ty chciałaś wręczyć kwiaty, ale widzę, że reszta wszystkie pozostałe rzeczy ignoruje, ale to sobie już najważniejsze, że Jagoda sobie wypełniła tutaj jak najbardziej swój dzień miłości. Cała, dzieci nie muszą. Dzieci absolutnie, absolutnie nie muszą. Widzę, że dziewczynki są ze sobą rozmawiać, ale może byłoby lepiej, jakby nie rozmawiały. Widzę, że powoli na toalety trzeba byłoby je dawać. Proszę mi tu nie rozmawiać. Proszę się chwilę pouczyć samemu tutaj właśnie myślenia. Właśnie trzeba byłoby by was dać dziewczynę na pieluchę, w szczególności Lukrecję, dobra. Dajemy Lukrecję na pieluchę, na nocnik. Lukrecję na nocnik. Jagoda, myślę, że mogłabyś drugi nocnik na przykład opróżnić i później za chwilę również przyjść po Wiesie. I ją też na nocnik dać, bo wydaje mi się, że również ona za chwilę mogłaby chcieć skorzystać z pieluchy, więc... No, halo. No kazałam ci uczyć korzystania, Lukrecję, z nocnika! Nie pielucha, nocnik. No, za chwilę was dziewczyny nakarmię. Nie ma sprawy. Ty mogłabyś tutaj korzystać z nocnika Wisławy. Proszę bardzo, też już klocuszki out i będzie nocniczek. Mamusia już po ciebie idzie. Nie martw się. I za chwilę również was, dziewczynki, nakarmimy. O, i bardzo ładnie. I obie się będą tutaj ładnie nam uczyć. Nocniczka, proszę bardzo, o. I już zasiadłaś ładnie na nocniku. Ładnie się możesz tutaj uczyć. I jest super, co nie? No, nie oglądaj brata, nie ma co. Za chwilę wam wyciągniemy coś do jedzenia i też powinno być super. Oczywiście te talerze. Ty masz migoczący kamień, halo? A ty też masz? Ty też masz. A ty nie masz? Nie masz. One mają. Ej, no co to jest? Lucy, czy ty zostałaś ograbowana z magicznych mocy? To jest ciekawe. Lucy, gdzie ty jesteś tak w ogóle? Gdzie tu? Jak masz spać, to w tym łóżku... Nie, poczekaj, nie. To jest łóżko twojego brata. Ty mogłabyś pójść do tego łóżka. Proszę bardzo. Lucy, ja wiem, że brat ci zajął łóżko, ale teraz to jest twoja sypialnia. No. Tak. Więc jak skończycie, dziewczynki, tutaj korzystanie z toalety, jak najbardziej możecie sobie wziąć po porcji. Miałam dorobić dodatkowe krzesełko i kazać im jeść na krzesełku, ale już tam nie ma na to zbytnio teraz w tym momencie czasu. Ja w ogóle dzisiejszy odcinek w tym momencie też już będę kończyć. Wszyscy są zmęczeni, zresztą tutaj wszyscy mogą iść powoli spać. Jagoda też mogłaby pójść na przykład na toaletę. Dziewczyny już same dokończą tutaj korzystanie z nocniczków, jak najbardziej są w stanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, ten Dzień Miłości. W następnym odcinku, wiadomo, sobota i będziemy się uczyć umiejętności i jeszcze raz umiejętności, w szczególności Lucy, w szczególności Henryk i małe dziewczynki oczywiście. Homera oczywiście wyprowadzę pomiędzy odcinkami. Mam nadzieję, że się wybierzemy do Krainy Magii. Również pokażę wam dzieciaki w kasie, bo wiadomo, ich przebiorę ładnie. Więc będzie się na pewno działo. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!